Kara, żeby była skuteczna, musi doprowadzić do zmiany zachowania. To znaczy, że musi spełnić pewne warunki dotyczące tejże zmiany. Te warunki my określamy jako takie trzy bardzo istotne elementy. Pierwszy element to kara musi być natychmiastowa, po drugie musi być współmierna do winy, a po trzecie musi być nieuchronna. I w warunkach zachowania tych trzech elementów zwykle widzimy większą skuteczność. Natomiast niestety nadal mamy dosyć dużą liczbę pijanych kierowców i wynika to z bardzo wielu przyczyn, nie tylko związanych z wielkościami kar, ale także z takimi uwarunkowaniami, jak chociażby borykanie się z uzależnieniem, jeśli chodzi o prawie 30% kierowców, i to obserwujemy w badaniach psychologicznych, a to jest coś, co też z całą pewnością należy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o projektowanie pewnych kampanii społecznych w kontekście właśnie wsiadania za kierownicę pod wpływem alkoholu. Jeśli chodzi o zmianę zachowania kierowców i to, jakiego rodzaju oni mają postawy w stosunku do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, to oczywiście te postawy zdecydowanie łatwiej kształtować niż zmieniać. My jako ludzie mamy dosyć duży problem ze zmianą postaw już ukształtowanych. W związku z tym takie wychowanie komunikacyjne od samego początku w zasadzie, my często mówimy, że przedszkole ruchu drogowego to jest tylne siedzenie samochodu. To znaczy, że jeśli dziecko obserwuje rodzica, który wsiada za kierownicę pod wpływem, to z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie powielało równie ryzykowne zachowanie, pomimo tego, że rodzic literalnie będzie wskazywał dziecku, że nie należy tego robić. To jest jedna rzecz, więc wychowanie komunikacyjne, po drugie akcje profilaktyczne, po trzecie także kampanie społeczne dotyczące także takiego społecznego kontekstu, bo nadal mamy dosyć duży wskaźnik, taki, szczególnie w mniejszych społecznościach, takich, które są lokalne, które się bardziej znają, dosyć duży wskaźnik przyzwolenia na to, żeby kierowca wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu. A jeśli chodzi o niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym, czyli takie, które wiążą się potencjalnie z ryzykiem, to mówimy o takich kwestiach, które dotyczą zarówno przeceniania swoich umiejętności, jak i niedoszacowania ryzyka. I tutaj dwie grupy wiekowe w badaniach pokazują się jako takie, które mają ten wskaźnik dosyć wysoki. Czyli po pierwsze oczywiście nasi młodzi kierowcy, czyli tacy, którzy mają stosunkowo niewielkie doświadczenie, tacy, którzy mają zwiększoną tendencję do ryzyka. I jeszcze dodatkowo tam ten kontekst grupy niekiedy jest powodem tego, że ta tendencja do przekraczania norm jest stosunkowo wysoka. Natomiast druga grupa wiekowa to jest mniej więcej 29-36 lat. To są tacy kierowcy, którzy już mają doświadczenie dosyć duże, a uważają, że mają bardzo duże. I jeśli tym kierowcom dodatkowo towarzyszy przecenianie własnych umiejętności, to jest to potencjalnie również grupa zagrożona.